Cześć, dzisiaj kolejne ciekawe zapytanie. Gdzie trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia? Czyli w grę wchodzi ZUS lub zakład pracy. Witam, mam pytania. Gdzie mam wysłać zwolnienie L4 po ustaniu stosunku pracy? Do firmy, w której pracowałem, czy do ZUS-u? No wiem, żeby ZUS wypłacił zasiłek chorobowy, potrzebuję mieć uzbierane co najmniej 30 dni zwolnienia i tutaj też jest drugie pytanie. Czy zbieram zwolnienia L4 na łączną liczbę 30 dni i dopiero odsyłam do ZUS-u, czy też do byłego zakładu pracy, lub każde nowe zwolnienie odsyłam w ciągu 7 dni, no i czy liczy się tutaj dzień dotarcia do ZUS-u, no, czy pieczątka na liście otrzymanym, wysłanym z poczty. Także odpowiadając na to pytanie, czy te pytania, teoretycznie trzeba w ciągu 7 dni od daty z wystawienia wysłać zwolnienie do ZUS-u. Praktyka jest jednak troszeczkę czasami inna, ponieważ znam przypadki, kiedy pracownicy z ZUS-u chcą najpierw nazbieranych 30 dni, bo wtedy dopiero przysługuje to świadczenie pieniężne. No, po 30 dniach lepiej dostarczać jak najszybciej, zdecydowanie nie przekraczając ustawowych 7 dni, bo wtedy jest ten zasiłek troszeczkę obniżany. Oczywiście liczy się stempel pocztowy, data stempla, lecz zdecydowanie radzę wysyłać listem poleconym, aby mieć jakiś dowód na papierze. No cóż, natomiast jeżeli uważasz, że są inne możliwości załatwienia problemu internauty, oczywiście zapraszam Cię tutaj do komentarzy tego filmu, wideo. Jeżeli masz ochotę na więcej takich informacji, oczywiście mile widziany będziesz na mojej stronie internetowej www.zwolnienielekarskie.pl. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.